Choć tysiące martwych ryb pojawiło się na słubickim odcinku Odry od minionego wtorku, to już trzeci tydzień trwa armagedon ryb i zwierząt żyjących w systematycznie odradzającej się przez kolejne lata rzece. Od minionego czwartku słubiccy wędkarze ruszyli na odrzańskie brzegi wyciągać martwe ryby, aby ta ekologiczna katastrofa nie przybrała jeszcze większych rozmiarów. Po tym, co z Odrą się stało, rozmowy z wędkarzami były bardzo emocjonalne. To tak jak na pogrzebie, chwila ciszy. No, co wydobył pan z siebie? Żal? Nie umiem tego nazwać, bo serce się kroi. Ja się wychowałem nad Odrą od małego. Z kijkiem leśnym tam kiedyś tam wspominałem. Od małego byłem, to było dla mnie życie. Było, aż się skończyło. Tragedia. Nie umiem nic powiedzieć. No bo co tu mówić? Zastanawiam, czemu ludzie nie patrzą na to, że to jest wszystko jedna globalna wioska. To nie jest tak, że ja u siebie w ogródku coś wezmę, już chcę co sąsiada, u mnie jest porządek, bo u mnie jest, a u ciebie niech będzie, bo to mi nie szkodzi. Guzik, prawda. Przyjdzie, jak nie dzisiaj, to jutro. Jak nie jutro, za tydzień, a za rok, a przyjdzie. Czemu ci ludzie nie myślą, żeby do takiej tragedii doprowadzić? Przeżywam to, co się stało, bo jednak to jest dramat dla wszystkich wędkarzy, dla środowiska naszego, które nas otacza. No, ciężko mi o tym mówić. To, co widać na naszej rzece, jest bardzo, no, bardzo smutne. Ja nie widziałem bynajmniej takiej sytuacji, odkąd wędkuję, a to już prawie 20 lat będzie. No tragedia, nic więcej. Nie ma słów, brak słów, żeby określić w ogóle stan tego, co tu dzisiaj zobaczyłem. Przyjechałem pomóc. No masakra. I no, widać setki ryb, których nie jestem w stanie nawet wyłowić. Łowi straż rybacka, potężne okazy, które każdy by marzył, żeby złowić, a niestety wyłamiamy martwe. I to jest płacz i nic więcej. W czwartek w godzinach wieczornych niemiecka stacja RBB podała informację, że w próbkach wody z Odry wykryto rtęć o tak wysokim stężeniu, że trzeba było powtórzyć badanie. Z kolei prezes Polskich Wód w rozmowie z Polsat News powiedział, że są to tylko doniesienia prasowe i nie ma potwierdzenia na rtęć w Odrze. Teraz będąc na rzece widać jeszcze ślady, plamy, nie wiem jak to nazwać, coś ala taka benzynka, są takie kolory. W niektórych miejscach nawet jakby ktoś wysypał srebrny brokat, woda się po prostu mieni. To nigdy takiej wody jeszcze nie widziałem. Piątkowa akcja wędkarzy związana z orławianiem martwych ryb z rzeki została wstrzymana decyzją zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego w związku z komunikatem o obecności rtęci. W momencie nagrywania materiału filmowego mieliśmy informację, że do akcji niebawem wkroczy wojsko. Ktoś, kto doprowadzi do tego, musi ponieść konsekwencje. Absolutnie. Jeżeli sądy, prokuratury i inne organa do tego nie doprowadzą, my weźmiemy to w swoje ręce. Będziemy tak długo ten temat drążyć, aż wydrążymy. I to przyrzekam ja. Ile to będzie nas kosztowało, nieważne. Bo to jest tylko pieniądz. Niech ci, którzy ten pieniądz wzięli za to szkaractwo, co zrobili, niech udowodnimy im, że nie powinni tego robić. To jest nieludzkie, nie na czasie, nie wiem, no nie umiem tego nazwać, bo aż głos zabiera. Chciałbym, żeby kogoś pociągnęli do odpowiedzialności za takie rzeczy, bo to nie może być taki, na tym świecie takich rzeczy nie może być, bo to tragedia. Katastrofa ekologiczna, jakiej w historii Odry nigdy jeszcze nie było, może mieć nieprzewidywalne na dziś konsekwencje. I choć życia w Odrze to nie przywróci, to mamy nadzieję, że sprawcy zostaną ujawnieni i przykładnie ukarani. Temat sytuacji na Odrze będziemy kontynuować w naszych kolejnych newsach.